Jeśli chodzi o podziemie, no to w 1953 roku Niemcy, jak uciekali, to wprowadzili transport maszyn właśnie na włodarzu i później tunel oberwali. Czyli gdzieś w podziemiach znajduje się cały transport maszyn precyzyjnych. O ile chodzi o Wielką Sowię, to ostatnio 3 lub 4 miesiące wstecz przed przejściem Armii Radzieckiej transporty niemieckie z Wrocławia wywozili majątek gdzieś w kierunku Sokolca i szybko wracali puste do Wrocławia. Jaki stąd wniosek? No wniosek jest stąd, że gdzieś w podziemiach Wielkiej Sowie znajduje się właśnie cały skarbiec Wrocławia. Proszę pana, jak to właściwie było z tymi skarbami? No i widzi pan, to tutaj Niemcy wjeżdżali. Te wozy, które wprowadzali z tymi towarami niemieckimi, te bogactwa wszystkie wieźli tam do tego tunelu, a tam dwóch gospodarzy mieszkało i za nimi tunel miał być taki nieduży, zrobiony panie, tam te skarby mieli chować. A co to mogło być? No to wszelkie materiały, wszelkie bogactwa terenu wrocławskiego i z Wrocławia. Czyli co na przykład? No to wszelkie jakieś tam mogły być biżuterie, motory, auta, panie inne, no skóry, tam inne, no bogactwa takie, które mogły być przechowane przed frontem.